mastektomia, puchnięcie, chemię, sterydy, utrata włosów. Pawle, jak ty to przeżyłeś? Ja, dla mnie nie miało znaczenia. Ja sam żonie ogoliłem głowę. Było to przed komunią zaraz Mateusza, który teraz ma prawie 16 lat. No ja, jak widzicie, mam wysokie czoło, żeby nie powiedzieć, że jestem łysy, więc mam pewną wprawę w pozbywaniu się tych moich mizernych włosów, więc wziąłem ten obowiązek również na siebie z przyjemnością. Zresztą sobie potem pożartowaliśmy, że jesteśmy w sumie podobne, mamy fryzury, więc dla mnie te zmiany, które są charakterystyczne dla osób, które się leczą, no, w odniesieniu do mojej żony, nie miały kompletnie żadnego znaczenia.